Suwalski klub karate Kyokushin znalazł się wśród sportowych medalistów podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Polską kadrę narodową podczas Mistrzostw Europy w Danii reprezentowało dwóch juniorów z Suwałk. Krzysztof Alicki w kumite i Aleksandra Mozerys w kata. Wróciliśmy z jednym medalem. Olce się udało zdobyć medal i bardzo fajnie. Powtórzyła sobie wynik z poprzedniego roku. Też miała brązową medal na Mistrzostwach Europy, tylko że wtedy była jeszcze w kategorii młodziczek, a teraz przeszła do kategorii wyższej wiekowej i też uplasowała się na trzecim miejscu. No to bardzo dobrze świadczy o zawodnicy, że się rozwija właśnie i chce walczyć dalej, bo akurat kategorie młodzika juniora to są kategorie, które mają inne kata, czyli trzeba musiała po tamtych Mistrzostwach Europy wziąć się do roboty, nauczyć się nowych kata, zrobić je na odpowiednim poziomie. No i oczywiście zdobyć ten medal, znaczy marzyliśmy o tym, że zdobędzie medal, no i akurat się udało nam to zrobić, zrealizowaliśmy to. Tegoroczne mistrzostwa rozpoczęła właśnie Aleksandra Mozerys. Stoczyła pierwszą walkę na mistrzostwach, co, jak sama mówi, trochę ją zestresowało. Na szczęście emocje udało się poskromić, a z medalem na piersi czuje się znakomicie. No, czuję się bardzo dobrze, jestem zadowolona z swojego występu. No, uważam, że przygotowywałam się bardzo ciężko i jakoś to zaowocowało na tych zawodach. Oczywiście też trener pomagał, cały klub się przykładał, treningi no, były codziennie, nie było to takie proste. Na Mistrzostwach Europy oczywiście jest bardzo wysoki poziom. Ciężko było, tak, no, na razie tylko brąz. Mamy oczywiście nadzieję, że jak następnym razem pojadę, jeszcze zostaję w tym samym przedziale wiekowym, więc może uda się zdobyć coś lepszego. Zawodniczka na własnej skórze poczuła zmianę kategorii wiekowej. Uważam, że było ciężej, wtedy właśnie były inne kata, dosyć łatwiejsze. To był troszeczkę niższy poziom, ale też było oczywiście ciężko, jak na Mistrzostwa Europy, to w każde kraje przyjeżdżają. A teraz czuć było, że dziewczyny umieją lepiej to robić, wiedzą co robią, na wyższym poziomie to wszystko było. Sporo działo się też poza matą. Poznałam parę nowych koleżanek, też nie tylko z Polski oczywiście. Coś tam porozmawiałyśmy, jak właśnie nam poszło, co opowiadałyśmy sobie też, co poza zawodami i tak dalej, więc relacje są tam naprawdę fajne, ludzie chcą się poznawać, chcą rozmawiać, nie są zamknięci w sobie, atmosfera jest tam bardzo przyjemna. Krzysztof Alicki wrócił do Suwałk bez medalu, ale za to z cennym sportowym doświadczeniem. Przegrał w wielkim stylu z samym mistrzem Europy. Trafił w pierwszej walce na najlepszego zawodnika. Trafił na Gruzina, z którym właśnie walczył do pojedynek dosyć wyrównany. Myślę, że w końcówce walki nawet Krzysiek jeszcze troszeczkę przyspieszył i pokazał, że wcale nie jest dużo słabszy od Gruzina, ale niestety całościowa walka to była taka delikatna przewaga Gruzina siłowa. Sędziowie to, że tak powiem, też zauważyli i wskazali na Gruzina, czyli Krzysiek przegrał, nie tracąc żadnego punktu w tej walce, ale przegrał właśnie poprzez wskazanie sędziów. Potem okazało się, że właśnie Gruzin, Nikita z Gruzji właśnie wygrał wszystkie pozostałe pojedynki i został mistrzem Europy. Podczas Mistrzostw Europy juniorów i seniorów w kumite i kata w Danii wystartowało prawie 400 zawodników z 23 państw. Zawody, jak ocenia Marek Krejpcio, odbyły się na wysokim poziomie. Polacy przywieźli 13 medali, w tym 3 złote.